Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Rozwój nowych technologii cyfrowych to najczęściej piękna historia o tym, jak poprawić nasze życie, jak usprawnić różne obszary naszego funkcjonowania, jak nam pomóc albo sprawić większą frajdę. No ale są też takie technologie, które wzbudzają strach albo niepokój, albo no, wiążą się z różnymi kontrowersjami i jedną z takich technologii jest na przykład rozpoznawanie twarzy. Które, e, o ile dzieje się za naszą wiedzą, to być może pomaga nam w pewnych aspektach, ale może też się dziać poza naszym rejestrowaniem takiego stanu rzeczy. I właśnie o tym, czym jest rozpoznawanie twarzy, jak to regulować, gdzie z tego korzystamy, albo kto korzysta z tego bez naszej wiedzy, porozmawiam z naszą dzisiejszą gościnią, a jest nią znakomita Zuzia Choińska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Cześć, Zuzia. Cześć wszystkim. Pisałeś pracę magisterską o mechanizmach rozpoznawania twarzy i zaczęłabym od takiego najprostszego pytania, bo kiedy myślę o rozpoznawaniu twarzy w takim kolokwialnym ujęciu, to rozpoznajemy coś, co już znamy, mhm. czyli łączymy jakiś obrazek, który widzimy, z czymś, co mamy w jakichś zasobach pamięci. A takie technologiczne rozpoznawanie twarzy, na czym polega? W zasadzie skojarzenie masz dobre. Już z jednej strony musimy mieć algorytm, najczęściej algorytm sztucznej inteligencji, a tak bardziej właściwie uczenia maszynowego, który to rozpoznaje na naszej twarzy pewne punkty. zasadzie w obecnym stanie technologii jest to około 68 punktów na naszej twarzy, czyli na przykład oczy, nos, nie wiem, kości policzkowe itd. Natomiast po drugiej stronie tego algorytmu jest baza danych, baza danych zdjęć. I ten algorytm po prostu porównuje, łączy e, twarz, którą ma przed sobą, na przykład na kamerze, z bazą danych, jeżeli oczywiście takie zdjęcie w bazie danych się znajduje. Baza danych to znaczy nasze zdjęcia, które wrzucamy do sieci, czy jakaś magiczna baza danych wszystkich ludzi na świecie chyba póki co nie ma czegoś takiego poza mediami społecznościowymi, gdzie jest nas dużo, ale wciąż nie wszyscy. Tak, to prawda. W zasadzie bazy danych mogą być różne, bo mogą być. Mogą być publiczne, mogą być właśnie prywatne. Prywatne mam na myśli prowadzone przez spółki technologiczne, tak jak na przykład Facebook ma tak naprawdę ogromną bazę naszych, naszych wizerunków twarzy, naszych zdjęć. A z drugiej strony sektor publiczny, tak? Czyli na przykład no nie wszystkie kraje mają bazy danych wszystkich swoich obywateli, ale no, chociażby przykładem są Chiny, które faktycznie taką bazę danych posiadają, bazę wizerunków twarzy. I co ciekawe, bo to nie jest takie oczywiste, Singapur również posiada taką, taką bazę Wszystkich siedzi. obywateli? Tak, ona właśnie służy do identyfikacji, do ogólnie rzecz biorąc, identyfikacji obywateli. I na przykład ciekawym przykładem właśnie w Singapurze jest to, że obywatele mogą sprawdzać stan swojego konta w bankomacie poprzez właśnie swój wizerunek twarzy. Znaczy nie potrzebują wpisywać PIN-u i podawać karty, znaczy wkładać karty, a po prostu przez swój wizerunek twarzy są yy, weryfikowani i jak na razie właśnie jest to w fazie testów, dlatego na razie tylko mogą sprawdzać status konta, a jeszcze nie mogą pobierać gotówki. Ale no to pewnie w najbliższym czasie... Się stanie. A Singapur, na jakiej podstawie te dane, te zdjęcia gromadzi? Bo to była jakaś taka akcja. zapytam już o te kulisy, gromadzenia takiej bazy danych, bo to są, jest akcja obowiązkowego obfotografowywania się dla celów statystycznych? Czy to się znowu zbiera z jakichś danych, które gdzieś zostawiamy po sobie jako użytkownicy, a w Singapurze na przykład wszyscy gdzieś zostawili? Co, co pewnie jest statystycznie niemożliwe, ale jak, jak można wymusić na obywatelach to, żeby oni zgodzili się obfotografować? Tak szczerze to nie wiem, jak to wygląda w Singapurze, bo ja zajmowałam się bardziej tutaj Chinami, ale tak mogę przypuszczać, że po prostu zbierają właśnie dane, no właśnie to jest trudno stwierdzić, ale może po prostu z dowodów osobistych, skoro i tak mają te zdjęcia, to może obywatele są poinformowani, że na będą przykład wykorzystywane, dla, tak, mhm. na przykład dla bezpieczeństwa publicznego, tak, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Ale nie wiem. No dobra, to badałaś inne kraje, bo Singapur tu wyszedł przy okazji. Przyglądałaś się tym technologiom rozpoznawania twarzy w trzech porządkach prawnych czy też kulturowych, bo de facto to są różne porządki, też z tego wynika. Jakie to były kraje? Tak, to, były, to była Chińska Republika Ludowa, to były Stany Zjednoczone, no i tutaj nie kraja, a bardziej region, Organizacja Międzynarodowa, Unia Europejska. I jakie różnice, czy też jakie zaskakujące może jakieś wnioski wyszły z tego? Czy, czy to jest tak, jakby tak intuicyjnie pomyśleć, no to pewnie technologie najbardziej rozwinięte są w Chinach, bo to jednak jest dolina konceptów technologicznych w dużej mierze ich implementacji. Czy też zastosowanie tej technologii jest właśnie najczęstsze w Chinach, to myśląc z drugiej strony o systemie, który być może zezwala na takie wykorzystanie? Tak, jeżeli chodzi o rozwój technologii, no to tutaj jeszcze Chiny, stany, ten wyścig cały czas następuje gdzieś tam jeszcze Stany Zjednoczone są uznawane za tego lidera wykorzystywania wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i w rozwoju sztucznej inteligencji, ale Chiny gonią Stany Zjednoczone to na pewno, a także zresztą jako swój priorytet określają, że chcą zostać tym liderem sztucznej inteligencji do bodajże 2030 roku. To nie, niebawem. Całkiem. Niebawem tak. tak. I są w zasadzie na dobrej drodze do tego. Aby takim liderem się stać. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie tej technologii, no to faktycznie chyba jednak więcej jest wykorzystywana w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych, ale no tutaj są po prostu bardziej takie no, przypadki, jak właśnie baza danych wszystkich obywateli, tak, jednak Stany Zjednoczone aż tak daleko się nie posuwają. Co prawda służby takie jak FBI czy CIA mają, swoje, mają takie no, ogromne bazy danych, no ale tam pewnie nie są wszyscy wizerunki twarzy wszystkich obywateli. To zanim powiesz ze swojego podwórka prawniczego, jak to jest regulowane, to tak przybliżmy może tę technologię też słuchaczom i wszystkim. Rozpoznawanie twarzy, gdzie bywa wykorzystywane? Bo jakieś filmy science fiction, które pokazują, że człowiek podchodzi, jest skanowany 64 punkty, jak powiedziałaś, na jego twarzy i, i jakiś tam wynik jest z tego generowany. Gdzie w takim naszym życiu, poza bankomatem w Singapurze, taka technologia bywa wykorzystywana? Albo może być pomocnicza, bo to pewnie mhm. niekoniecznie musi być jako jeden do jeden w tych krajach, które badałaś. Tak, no to taki chyba najbardziej popularny przykład, czy popularny taki, z którym stykamy się na co dzień, bo to nie to tylko, że w Chinach czy w Stanach, ale też w Unii Europejskiej, no to prawie każdy z nas ma telefon z rozpoznawaniem twarzy. No Może niektórzy mają z rozpoznawaniem linii papilarnych, tak? Ale jednak użytkownicy największych iPhone'ów uwierzytelniają się, identyfikują się za pomocą swojego po prostu wizerunku twarzy. Mhm. Więc to jest chyba taki Najlepszy przykład, że ta technologia jest po prostu obecna w naszym, w naszym życiu i pewnie obecna będzie jeszcze bardziej. Z takich mniej widocznych przykładów, no to można wskazać właśnie wykorzystywanie w sektorze publicznym, na przykład systemy na granicach. Na granicy Unii Europejskiej jest wykorzystywany system do identyfikacji podróżnych, którzy na, na teren Unii Europejskiej wjeżdżają. Zresztą w Stanach Zjednoczonych system, bardzo podobny system również jest stosowany. No i oczywiście już w, samej, w samych państwach, no to to już chyba najczęściej na terenie właśnie Chin, no to po prostu wszyscy obywatele gdzieś tam są, no może, no, no może nie obserwowani, ale jednak widoczni dla tych kamer. A w Chinach to w ogóle idzie jeszcze dalej. Tam już nawet można płacić swoim wizerunkiem twarzy w sklepach. Alibaba właśnie Udostępnia taką technologię. Czyli skanujemy twarz, a ona jest podpięta, czyli zidentyfikowana z jakimś tak. portfelem wirtualnym, czy też kartą? Tak. No I tak. I właśnie do tego potrzebujemy bardzo wielu danych, tak. I ta Chiny te dane po prostu posiadają. Stąd też ich technologia jest jedną z najbardziej rozwiniętych. Właśnie dzięki temu, że mają ogromne ilości danych, do których po prostu mają dostęp. A co na to ludzie? Czy to jest technologia, która jest przyjęta? Wiesz, entuzjastycznie, bo jest to wygoda. Była kiedyś dyskusja głośna o tym, czy, mhm. czy dać sobie wszczepić chip w dłoń, żeby móc płacić bezdotykowo, bez karty, bez portfela, po prostu samym sobą, mhm. czyli chipem tak naprawdę wszczepionym. I, i, i nawet mieliśmy dyskusję przecież w Delabie na ten temat, kto z nas dałby się oczypować. I, I nie były to odosobnione przypadki, więc to mhm. być może jest entuzjastycznie przyjęta technologia ułatwiająca życie. Masz jakieś dane albo informacje, trafiła gdzieś na takie głosy ludzi mhm. na temat e, tej właśnie technologii? Tak, no jeżeli chodzi o, o Chiny, to tutaj właśnie ta kultura tego kraju jest ważna, gdyż to jest kraj, który jednak stawia na wartości kolektywne, a nie na ochronę jednostki jako takiej. Więc tak de facto oficjalny przekaz jest taki, bo to oczywiście jest oficjalny, że tam ludzie są nastawieni bardzo pozytywnie o tej technologii. Chociaż właśnie dotarłam do badań, gdzie znaczy, które wskazywały, że jednak obywatele tego kraju coraz częściej. Wolą chronić siebie, tak, siebie jako jednostkę i swoje dane osobowe, ale oficjalny przekaz chińskich władz jest jednak, jednak odwrotny. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to jest oczywiście jest oczywiście odwrotnie, w Unii Europejskiej stawia się przede wszystkim na ochronę, ochronę jednostki i jej, jej praw, jej praw podstawowych, prawa do prywatności, ochrony danych osobowych. No i tutaj zdecydowanie ludzie są no, bardziej przeciwko tej, tej technologii, takim jej powszechne, powszechnemu użyciu. Co zresztą pokazuje rozporządzenie, znaczy projekt rozporządzenia do, do spraw sztucznej inteligencji, tak który no niedługo pewnie wejdzie w życie. O którym rozmawiałyśmy z doktor Janą Mazur kiedyś, o tych zastosowaniach <grym> i, i no, ty, tych punktach, w których trzeba się szczególnie przyglądać zastosowaniu sztucznej inteligencji i Unia zaleca, szczególnie w przypadku, no, kiedy dotyczy to osób nieletnich, kiedy dotyczy to kontaktu ze sztuczną inteligencją bez naszej wiedzy i tam musimy być szczególnie um, poinformowani i uświadomione musi być nam, że jesteśmy w kontakcie z tak. nie Ludzkim aktorem. Zuzia, ale już przechodząc do konkretów, jak jest regulowane to wykorzystanie takich technologii? Bo rozumiem, że i Chiny i Stany Zjednoczone, w perspektywie niedalekiej przyszłości, mogą wprowadzić technologie właściwie bezgranicznie precyzyjne w tym aspekcie, bo to kwestia. Postępu pracy mm -hmm. inżynierów, no to, 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 to na pewno nie jest problem technologiczny w tym momencie. Jakie są mechanizmy, które chronią obywateli, albo też chronią wykorzystanie takie, wiesz, w, wolną Amerykankę mm -hmm. w kontekście rozpoznawania twarzy wszędzie i zawsze? Tak, no i tu jest właśnie pewien problem, bo, techn bo regulacji stricte technologicznych nie ma nigdzie tak, na ten moment, takich powszechnie obowiąz obowiązujących regulacji? Właśnie najbliżej tego jest oczywiście Unia Europejska, żeby taką regulację dopiero co wprowadzić. Natomiast, żeby przetwarzać dane, no to właśnie mamy regulacje stricte dano osobowe, i to są de facto na ten moment jedyne regulacje, które możemy, możemy stosować i dzięki nim chronić prawa obywateli. No i tutaj znowu Unia Europejska przoduje, gdyż mamy oczywiście RODO, a jeżeli chodzi o Stany i Chiny, no to Chiny również wprowadziły swoją regulację, zresztą powiązuje ona od zeszłego roku, od listopada 2021 roku. Regulacja mocno przypominająca RODO. Co oczywiście jest dużym plusem. Natomiast z drugiej strony, y, zawierająca wiele wyjątków, które pozwalają właśnie władzom publicznym prze przetwarzać te dane, nawet wizerunków twarzy. E, oczywiście w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego. To jest ten wytrych stosowany dla sektora publicznego. W Stanach Zjednoczonych regulacji y, na poziomie ogólnokrajowym nie ma i pewnie w najbliższym czasie nie będzie, gdyż taki ruch prowadzenia takiej, takiej ustawy. Był i jest, znaczy tak naprawdę bardzo wiele grup społecznych opowiada się za wprowadzeniem takiej regulacji, nawet spółki technologiczne. Natomiast no, pomimo pojawiania się wielu y, projektów taka ustawa nadal nie weszła w życie, więc tutaj mamy te regulacje stanowe. Taką najbardziej popularną jest regulacja kalifornijska, w skrócie właśnie CCPA, która no właśnie chroni prawa konsumentów, y, bo właśnie tu ważne jest to, że to nie są wszyscy obywatele na poziomie Stanów Zjednoczonych, tylko, tylko konsumenci, i również chroni dane biometryczne, no i inne regulacje stanowe, które wchodzą bądź wejdą w niedalekiej przyszłości. No ale znowu, regulacje stanowe nie są na tyle efektywne, żeby chronić nasze prawa, no bo działają głównie lokalnie. Które z tych regulacji, w którym z państw najbardziej restrykcyjna jest ta polityka ochrony obywateli, w Twojej ocenie? Czy w ogóle oglądałaś, przyglądałaś się temu z perspektywy takiego zabezpieczenia obywateli? Bo mówisz o różnych przepisach, ale czy one są bardziej, wiesz, opresyjne albo mniej opresyjne w różnych krajach? Unia Europejska wiedzie prym, bo, no bo prawodawstwo tutaj najsprawniej działa, chociaż technologie nie są rozwinięte, jak ja powiedziałaś naj, najbardziej, ale, ale Chiny są bardziej permisywne, tam wolno więcej, na przykład, władzy. No tak, ewidentnie, ewidentnie tak. Tak jak powiedziałam, są te, są te wyjątki, te wytrychy, okay. które pozostawiają jednak to okienko mm. dla używania tej technologii, dla przetwarzania danych, danych biometrycznych, oczywiście. No i tam jest jeszcze ta kwestia, taka już mniej oficjalna, to że sektor publiczny dzieli się danymi z sektorem prywatnym, czyli pomimo, że sektor prywatny jest ograniczony w przetwarzaniu danych swoich klientów, no to nadal te dane otrzymuje od sektora publicznego. No a to jest jakby. Do bardzo ważne dla rozwijania nowych algorytmów, tak? I właśnie do tego, żeby nie było błędów, tak przy, przy właśnie rozpoznawaniu twarzy, co jest oczywiście dużym, dużym plusem, tak, żeby, żeby ona była najbardziej dokładna o tak. Natomiast no, po tej drugiej stronie stoją jednak prawa obywateli, które nie są do końca zabezpieczone. A w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni jako obywatele, no bo mówiłaś o takich technologiach, które no pomagają nam na przykład w telefonach, ale to też monitoring miejski? Czy tam też jest już mechanizm rozpoznawania twarzy, na przykład w Warszawie albo w innych miastach w Polsce wprowadzony? Nie, jednak państwa europejskie nie wprowadzają jeszcze tego. Znaczy, prowadzone były pewne testy. Na przykład miasto Berlin przeprowadzało takie testy, natomiast no, to się na razie nie przyjęło z właśnie z tego względu, że RODO daje tak dużo wymagania, że jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie uzasadnić takie właśnie wykorzystywanie tej technologii. <grym> Czyli nie jesteśmy w stanie obejść przepisów, które nam zakazują, i znaleźć wytrychów, w którym moglibyśmy tak. jako firmy technologiczne prowadzić taki proceder. Tak, trochę tak. Trochę tak jest. No dobra, to poczekaj. Na ulicach nie, ale, ale gdzieś jesteśmy obserwowani, bo tak myślę z perspektywy użytkowników, czy musimy się czegoś bać, albo gdzie powinniśmy szczególnie zachować jakąś ostrożność, jeżeli chcemy uniknąć e, te, takiego, takiego procederu. Czy są jakieś obszary, gdzie to może być już wykorzystywane niebawem, na przykład? W Unii Europejskiej wydaje mi się, że nie, przez to, że no jest cały czas. Toczyła ta dyskusja co do tego nowego rozporządzenia, które zresztą zakazuje, bo to nawet nie to, że to będzie technologia wysokiego ryzyka, to znaczy zastosowanie wysokiego ryzyka, tylko zakazuje wykorzystywania właśnie technologii rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym mhm. dla celów egzekwowania prawa w miejscach publicznych. Czyli służby nie mogą mnie monitorować, żeby złapać mnie za gorą na gorącym uczynku. Tak, mm -hmm. to znaczy będą pewne wyjątki przewidziane, czyli <noise> oczywiście, na przykład, może to być uzasadnione poszukiwaniem jakiegoś konkretnego przestępcy, czy poszukiwaniem również za, za zaginionej osoby, takiej jak dzieci, ale no nie w każdym przypadku. Plus konieczne będzie, konieczne będzie uzyskanie autoryzacji sądu, takiej no właśnie uprzedniej autoryzacji sądu, tak? Czyli najpierw musimy iść do sądu, który wyda nam. Pozwolenie i dopiero potem możemy tej, z tej technologii skorzystać. No właśnie, bo to chyba kwestia zgody użytkowników pozostaje. Rozumiem, że w Chinach to jest załatwione inaczej, systemowo. Tam ta zgoda jest tak gdzieś tam zaszyta, że obywatele będąc członkami społeczeństwa, być może się muszą na to godzić, ale tutaj bo, tak, poruszamy się po takim cienkim lodzie chyba, bo żeby móc nasz wizerunek uwieczniać, to chyba pół biedy, ale żeby nim potem operować, to mm -hmm. chyba potrzebujemy dać zgodę i to, 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 co musielibyśmy wszyscy Polacy podpisać w pewnym momencie, deklarację zgody na nagrywanie nas w miejscach publicznych. Ja nawet pamiętam takie dyskusje gdzieś na naszym uniwersytecie, pojawiały się wizje prowadzenia monitoringu na korytarzach mm -hmm. bez rozpoznawania twarzy, ale po prostu monitoringu w różnych budynkach, no i różne wydziały nie zgodziły na to, mm -hmm. bo społeczność miała poczucie gwałtu na um, anonimowości, czy na takim wewnętrznym e, działaniu i funkcjonowaniu i ponieważ gremialnie zgoda nie była wyrażona, to monitoring się nie pojawił. Czy taki monitoring uliczny z taką technologią wymagałby, tak formalnie z punktu widzenia RODO, naszej zgody jako obywateli, żebyśmy się dali nagrywać i rozpoznawać? To jest problem taki, że RODO nie wchodzi w grę, bo RODO jest skierowane do sektora prywatnego. Okay. Więc no właśnie trudno byśle byłoby uzyskać zgodę od każdego obywatela na to, że taki monitoring może być tutaj bardziej, wszedłby znowu wyjątek zabezpieczenia publicznego po prostu, tak, czyli z, nie wiem, na przykład zmniejszenia przestępczości, wykrywania przestępczości. Więc tutaj widzę możliwość pójścia w taką stronę. No ale właśnie już samo rozporządzenie nam tego zakazuje, tego właśnie monitoringu real-time, znaczy rozpoznawania real-time, mm -hmm. tak. Ale znowu to jest tylko zakaz dla sektora publicznego, gdyż tak naprawdę inny, inne rozpoznawanie twarzy, już na przykład po fakcie, nie w momencie zdarzenia, czy przez sektor prywatny, będzie dozwolone jako właśnie praktyka wysokiego ryzyka, ale też obwarowane pewnymi obowiązkami dla podmiotów, które chciałyby ją stosować. Poczekaj, myślę teraz przekładając to, co powiedziałaś na życie codzienne, czyli na ulicy monitoring to jest inna sprawa, bo to jest sytuacja podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa i można to uzasadnić dobrem publicznym, a prywatny sektor nie podlega takim w ogóle regulacjom i e, może sobie ka kamera na sklepie spożywczym być zainstalowana, ale nie w czasie rzeczywistym może ten obraz rozpoznawać, tak? Czyli pani nagrywa na taśmę ruch w sklepie... Też nie wyraziliśmy na to zgody, ale wchodząc do sklepu, załóżmy, że to, to, to jak to się odbywa, że, że wchodząc do sklepu wyrażamy zgodę? No nie, no nie wyrażamy zgody. Dlatego, dlatego właśnie powiedziałam, że taki sklep też będzie musiał okay, inne mhm. jakieś obowiązki spełnić, które nakłada, będzie nakładało na niego rozporządzenie. No i plus być zgodnym z RODO, no bo to już jednak wchodzimy w ten reżim sektora prywatnego, a RODO tutaj jest jak najbardziej stosowane, więc jakaś podstawa prawna przetwarzania musi być. to prawda no, katalog w RODO y, wymienia zgodę, ale nie tylko, tam są też, też inne, inne podstawy przetwarzania, więc no musiałbym nie skorzystać z jednej z, jednej z nich. Dobra, Zuzia, czego się mamy bać? w przyszłości niedalekiej? Czy są jakieś obszary tej, tych technologii, których my tutaj Europejczycy w tym, tym przypadku państw europejskich, naszych lokalnych, powinniśmy się obawiać? Albo zagrożenia, które będą płynęły z dalszego postępowania rozwoju tych technologii? Mamy się czego bać. Tak naprawdę w internecie, w świecie cyfrowym już jesteśmy kontrolowani, inwigilowani. No teraz problem jest taki, że moglibyśmy być inwigilowani również w miejscach publicznych. No ale wydaje się, że ten przykład jest również, znaczy będzie zaopiekowany przez rozporządzenie. Więc, to no, pytanie: chyba nie mamy na to zbytniego wpływu, i musimy znaczy, musimy jak najbardziej sami chyba dbać po prostu o swoją prywatność, nie podawać swoich danych do zbyt wielu miejsc i kontrolować to, gdzie w ogóle te nasze dane się, się znajdują, gdzie je umieszczamy. Na Facebooku, tak, i w innych mediach społecznościowych. No, ale chyba nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkiemu, tak? Znaczy, no, Unia tutaj jak najbardziej chce chronić nasze, nasze dane i robi. Bardzo wiele w tym kierunku, więc chyba pozostaje nam pozostawić to po prostu jej jako Unii Europejskiej. Ale, ale czy to jest tak, że te, te, te działania są jakimś gwałtem na naszej prywatności? Bo w twojej pracy też była bardzo ciekawa część o zmianie znaczenia w ogóle sensu prywatności. I tak myślę, że w takim świecie cyfrowym, to, to co jest dzisiaj prywatnością? To zanim odpowiem, co ja myślę, bo to nie o mnie tu chodzi, to, 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 to zapytam ciebie jako ekspertkę, czym jest prywatność dzisiaj? Kiedy już mówisz właśnie o tym, że idziemy ulicą, ktoś nas może kamerować, potem nas może rozpoznawać, ale tak trochę się chorońmy. Czy jest jeszcze w ogóle przestrzeń w takim świecie, o jakim mówimy, dla prywatności? Hmm, no To jest bardzo dobre pytanie, no bo prywatność, tak, jako pierwsza osoba zdefiniowana jako prawo do bycia pozostawionym w spokoju. I myślę, że to jest gdzieś trafne określenie. Znaczy, to jest to, żebyśmy po prostu no, mieli prawo do właśnie bycia pozostawionym gdzieś tam z dala od, od tej kontroli, od tego rozpoznawania, no właśnie, na przykład na ulicy, ale nie tylko, ale również w sieci, tak? To znaczy, żeby, żeby nasze dane. No właśnie, dane, bo tutaj jakby oddzielamy teraz ochronę danych od, od, od samej prywatności, prywatność jest dużo szerszym tak naprawdę określeniem, a dane osobowe, no to nasz, na przykład nasza twarz, ale też również nasze imię i nazwisko, wszystko to jest naszą daną osobową. Więc no tutaj trudno zdefiniować tą prywatność dzisiaj, czy możemy ją chronić. No możemy się starać, gdzieś tam próbować <laughs> chronić nasze dane, ale no jednak jesteśmy na tym świeczniku. No, ale kurczę, z drugiej strony to też ma swoje, znaczy jakby to jest ku temu, żeby jednak zapewnić nam bezpieczeństwo, czy w ogóle ułatwić nam życie w innych obszarach, więc może czasem warto gdzieś tam zrezygnować z tej części prywatności dla innych korzyści jakbym zapytała ciebie jako badaczkę, ale też no, wiesz, osobę która korzysta z sieci, jakie są dane, których nie udostępniasz nigdzie. To może będzie dla nas dobry przykład dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze e gdzie postawić te granice. Ojej. Czy są takie dane, których nie udostępniasz? No bo imię i nazwisko jest wpisane no, i tak. na stronach afiliacji, miejsc, gdzie pracujemy, to obie pewnie mamy... To, to już nie jest w żaden sposób prywatna dana, tak myślę. Prawda. Wizerunek też prawdopodobnie nie. Mamy strony internetowe firm, gdzie jesteśmy zatrudnione i to też na pewno jest tam udostępnione i połączone. Czyli twarz jest rozpoznana, bo jest twarz podpisana imieniem i nazwiskiem. No ale no. jakie dane? No, dużo osobie prywatnie gdzieś tam pewnie instalujemy w mediach społecznościowych i, i to też już jest o, coraz mniej prywatne. To ja wiem. Ja staram się nie udostępniać swoich danych o lokalizacji, na mm -hmm. przykład o miejscu zamieszkania. Kiedyś wiele osób na Facebooku na przykład udostępniało nie tylko na przykład miasto swojego zamieszkania, ale również dzielnicę. I to już jakby, to już wydaje mi się trochę właśnie za daleko. Ja staram się zwracać na to uwagę, bo jednak to, gdzie jestem, no bo w zasadzie mapy Google'a również mogą zbierać dane o mojej lokalizacji i na tej podstawie można tak naprawdę bardzo dużo wywnioskować o mnie, tak gdzie chodzę, do szkoły, do pracy, gdzie chodzę na siłownie, typu takie bardzo głupie, ale do jednak, gdzie można mnie znaleźć. Więc wydaje mi się, że warto chronić te, te dane. Lokalizacja. Tak, jeszcze starać się przynajmniej chronić. Się. Google udostępnia taką funkcję, żeby właśnie nie trakował naszej lokalizacji, żeby nie zbierał tych informacji, i potem nie ma do nich dostępu. Pamiętam, jak w Delabie robiliśmy kiedyś taką, taką dyskusję i chyba Michał Paliński pokazywał nam, co, co można wywnioskować z naszych danych lokalizacyjnych. Tak, dokładnie. No, to Byliśmy w szoku, mimo że pracujemy z nowymi technologiami. To, to jednak te dane to nie tylko ścieżki naszego przemieszczania się po mieście, ale to też miejsca, w których na przykład pijemy kawę i też z kim, bo można to połączyć z innymi danymi, które w tym no samym czasie są w tym samym miejscu i po raz kolejny na przykład spotykamy się z kimś i, i wiadomo, że mamy coś do czynienia razem. To też kwestia. Statusu społecznego, bo przecież można wywnioskować po tym, jaka jest nasza majątność portfela. Jeżeli zobaczymy, w jakich miejscach jemy te obiady, czy pijemy tę kawę, to też wyznanie. Przecież, bo jeżeli bywamy w okolicy jakiegoś punktu, gdzie jest mm -hmm. akurat jakaś świątynia, tak. to też. Uh, A to można... już jest dana wrażliwa. A to już jest dana wrażliwa, prawda? I to też wiadomo. I w tak. ogóle wiadomo bardzo wiele, jaki styl życia, ile śpimy, gdzie, z kim i jak, i przebywamy, gdzie pracujemy, jak zarabiamy. To jest przerażające. I myślę, że to rozpoznawanie twarzy to już jest tylko wisienka na torcie. W tym wszystkim, co my sami zostawiamy po sobie w sieci, no to te, te cyfrowe ślady. I jak powiedziałaby Szoszana Zubow, to co można wyciągnąć z tych naszych danych, tak zwana nadwyżka behawioralna, to się tak nazywa w socjologii. No, to to są dane, na podstawie których no, można nas bardzo dobrze profilować i, i obracać już nawet nie tyle danymi, co po prostu naszymi profilami w sposób bardzo precyzyjny. Zuzia, no, nie przestraszyłaś nas. To jest bardzo dobry wniosek, bo bałam się, że, się. bałam się, że ta technologia, którą znamy z filmów science fiction, tutaj się okaże de demoniczna. Mhm. Po pierwsze, rozumiem, że są pewne prawa, które nas chronią. Po drugie, wiemy, że w Unii Europejskiej one są lepsze niż gdzieś indziej, więc jesteśmy dobrej myśli, bo, bo nigdzie lepiej niż tutaj. No a po trzecie, jak powiedziałaś, nie mamy się czego bać bo to już jest... Nie do końca mamy się czego bać, bo to jest wpisane w nasze bycie w świecie cyfrowym. Będziemy śledzić, przyglądać się tym technologiom. Zuzia, wielkie dzięki za tę opowieść, uspokajającą. Prawnicy, jak tu to przychodzą do nas, to zazwyczaj <laughs> uspokajają. E, więc to jest taki, taki, taki efekt waszej ekspertyzy, który sprawia, że człowiek zyskuje grunt pod nogami. Także bardzo pięknie dziękuję. Naszą gościnią była dzisiaj Zuzia Choińska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, prawniczka Uniwersytet Warszawski. Dzięki, Zuzia. Dzięki, dziękuję za zaproszenie. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Radio Campus.